Hejka, zapraszam na kolejną część mini poradnika koleżeńskiego o tym, co wrzucać do internetu, kiedy prowadzisz mały artystyczny biznes. To już jest kolejna część, jeżeli nie oglądaliście pierwszej, to tutaj podrzucam link. I po pierwszej pojawiło się całkiem sporo pytań i komentarzy i ja jestem dzisiaj przygotowana, porobiłam screeny, będę to czytać i ja będę na bieżąco odpowiadać na te pytania właśnie. Dostałam taką wiadomość. Twoje filmy motywują mnie do tego, żeby regularnie wrzucać treści. Obecnie wrzucam materiały 3 razy w tygodniu, ale zastanawiam się, czy to nie za mało. Z drugiej strony wiem, że nie dałabym rady postawać częściej. Moje pytania. Które treści u Ciebie najlepiej się sprawdzają? Content mówiony, czy może krótkie filmiki bez opowiadania? Same kadry z pracy. U mnie najlepiej sprawdzają się po prostu dobrze opowiedziane historie i zwykle nagrywam do nich voiceover i tam jest mój głos, opowiadam, co tam się dzieje. I tak zauważyłam, że najlepsze filmy to są takie, w których ja dobrze w paru pierwszych sekundach wyjaśniam, co się będzie działo na tym filmie. Czyli jest jakiś hook, jakiś początek, że ta osoba, która włączy ten film, od razu po chwili będzie wiedziała, o co tam chodzi i czy warto czekać na te kolejne sekundy tego filmu. I wydaje mi się, że ten początek jest bardzo ważny. I takim chyba najlepszym przykładem, który mogę Wam pokazać, to ostatnio z miesiąc temu poszedł mi wiralem jeden taki film i trochę nie wiedziałam za bardzo, o co tam chodzi. To był film z robieniem talerzy pomidorowych. Znajdę sobie go szybko na telefonie, bo całkiem mnie to zaskoczyło, że on poszedł jednocześnie na Instagramie, na Facebooku i na TikToku i miał bardzo dużo wyświetleń. A to też nie był jakiś szczególnie wyjątkowy film. Wszystkim się podobają, ale nikt nie chce ich szkliwić. Mowa tutaj o talerzach. Zapraszam do szkliwienia razem ze mną, przebierzcie się w swoje robocze ubrania i zaczynamy. Mam już tu przygotowane wiadro szkliwa transparentnego. Chwytam talerz delikatnie. Ten film trwa minutę. Wydaje mi się, że przez to, że on ma taki początek, że trochę zastanawiasz się, o czym ona w ogóle mówi i jeszcze pojawiają się napisy no właśnie na samym początku filmu i to jest takie całkiem intrygujące, ale w sumie trochę nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj jest jakieś podnoszenie tej folii, więc masz jakiś intrygujący początek i od razu będzie wiadomo, o czym będzie ten film, bo będę rozmawiać o talerzach i jestem ja pokazana w pracowni i nagrywałam to tak, że po prostu nagrałam najpierw wszystkie kadry, bo będę chciała mówić o robieniu talerzy, a dopiero potem wpadłam na pomysł, żeby może faktycznie dodać te napisy i jakiś taki intrygujący początek, ale ostatnio idąc trochę za ciosem, bo chciałam wyciągnąć jakieś lekcje właśnie, dlaczego ten akurat konkretny film poszedł wiralem, a nie żaden inny, zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinnam najpierw opowiedzieć jakiejś ciekawej historii, nagrać ją, a potem dopiero dołożyć do tego kadry. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawy sposób na robienie filmów, bo trochę ci odwraca sytuację, czyli najpierw się skupiasz na tym, co chcesz powiedzieć i starasz się, żeby to było jak najciekawsze, jak najbardziej wciągające, intrygujące, a potem dopiero dokładasz do tego kadry i tutaj już jest trochę wtedy więcej swobody, bo możesz tu pokazywać to, o czym mówisz, ale też można postawiać tam jakieś takie kadry uzupełniające, które nagrywasz w swojej pracy, więc tutaj jest jakby duże pole do działania, można też myśleć świetną historię i złożyć ją z filmów, które już ma się na telefonie. Ale odpowiadając na początkowe pytanie, wydaje mi się, że tam, gdzie ja pokazuję swoją twarz i jestem w miarę na początku tego filmu, jest jakiś intrygujący tytuł, albo jakiś hook, albo w jednym zdaniu jestem w stanie określić, o czym będzie ten film, to takie filmy sobie najlepiej radzą. Ten film, który ja tutaj właśnie pokazałam, miał minutę, ale tak naprawdę, żeby on się dobrze oglądał, to najważniejsze jest pewnie to 5 jakichś sekund początkowe, więc warto się po prostu skupić na tym i potem już iść swoim rytmem. Kolejny film, który też sobie bardzo dobrze poradził, to był film jeden z serii chyba 3 czy 4 filmów o szkliwie z recyklingu, który wrzucałam. I to też było całkiem ciekawe, bo poszedł nie pierwszy, ale jakiś trzeci, ale ostatecznie w tej całej serii wszystkie 3 bardzo dobrze sobie poradziły. To jest super patent, żeby myśleć o historiach trochę dłuższych. Wtedy trochę dajemy sobie więcej szansy na to, że ten film dotrze do ludzi. Wiadomo, ja na przykład w ceramice po prostu wykorzystuję to, że ceramika trwa i ja też jestem dosyć niecierpliwa, więc jeżeli coś nagram, to bardzo szybko chcę to pokazać i potem na szybko muszę dogrywać kolejne części, bo to się dzieje na żywo. Ale można to nagrywać w częściach, można to potem złożyć w całość, zależy jaką macie po prostu strategię. A i tutaj jeszcze sobie zapisałam kilka moich inspiracji, czyli innych dziewczyn, które oglądam w internecie, akurat głównie na TikToku, które opowiadają świetne historie. I ja za każdym razem, jak oglądam ich film, to patrzę na to, jak ta historia jest skonstruowana, jakie wrzucają tam kadry. Często korzystają z kadrów, które już mają na telefonie, bo opowiadają jakąś długą historię. Pierwszym przykładem jest Grumpy Kids Studio, która jest z Toronto, jeżeli dobrze pamiętam. I
ona miała swoją pracownię ceramiczną. Ta dziewczyna opowiada naprawdę świetne historie. Jest jakimś po prostu tytanem pracy, bo te filmy pojawiały się codziennie. Kolejnym przykładem jest Brooke, to jest australijska twórczyni, która w tym momencie ze swoim mężem remontują swój australijski dom. Za każdym razem jestem pod wrażeniem, jak Brooke w każdym filmie pokazuje tutaj kontekst, czyli myśli o osobach, które oglądają jej filmy po raz pierwszy. Dopiero pierwszy raz weszły na ten kanał, więc nie zaczyna od momentu: hej, dzisiaj wstawiamy piekarnik do naszego domu, tylko mówi na przykład: hej, remontujemy nasz dom, ten remont trwa tyle i tyle, jesteśmy na tym etapie i dzisiaj będziemy wstawiać piekarnik. I tutaj się zaczyna film, więc ty wiesz, że ten remont trwa dłużej. Jeżeli ten film cię zainteresuje, to po prostu możesz sobie wejść na kolejne części i to jest naprawdę świetnie zrobiony content. Kolejną twórczynią jest Dani, która wydaje mi się, że jest z Miami. Również zajmuje się wnętrzami i DIY i bardzo dużo robi projektów sama, związanych właśnie na przykład z remontem domu, ale też z projektowaniem i ogólnie z pięknymi rzeczami. I to naprawdę jest też świetnie zrobiony content. Widać to nawet po wyświetleniach. Kolejne pytanie. Jak radzisz sobie z czasem, kiedy nie masz siły lub czasu na nagrywanie? To jest świetne pytanie, bo wiadomo, że jeżeli mam zaplanowane treści, tak na przykład dzisiaj jest sobota, ja sobie siedzę i wiem, że mam zaplanowane jeszcze jakieś 6 filmów, więc sobie mogę na spokojnie tutaj z Wami siedzieć, nagrywać, niczym się nie stresuję, no ale przychodzą takie momenty, gdzie po prostu nic nie mam i muszę albo coś na szybko bardzo robić, albo po prostu odpuścić. I właśnie to jest moja strategia. Jak wiem, że zbyt mnie to stresuje i nie dam rady przygotować niczego ciekawego, to albo po prostu robię sobie dzień przerwy i wrzucam jakieś rzeczy po prostu na jakieś storieski, albo wybieram opcję zrobić coś łatwego. Zwykle to nie jest rolka, tylko jakiś post. I ostatnio też zauważyłam, że te posty, jak wrzucę jedno zdjęcie, to nie mają jakiegoś super u mnie odbioru, ale ostatnio obawię się też w robienie postów z karuzelami, z napisami, bo to też jest taki patent, żeby opowiedzieć jakąś historię i jest to dosyć proste, bo też wtedy korzystam ze zdjęć, które już mam na telefonie i ostatnio nawet kilka takich moich karuzeli też sobie świetnie poradziło i to okazało się, że to były jakieś moje najlepsze posty, więc Wam o tym opowiem. Jest tutaj jeden post z mojego biegania i jeden post, gdzie robiłam wspominki z mojej pracowni i jak to wszystko powstawało. Oba te posty pokazują jakąś przemianę, to co było kiedyś i to co jest teraz i też jakąś po prostu historię, więc wybrałam sobie kilka kadrów. Ostatnio na Instagramie już da się wrzucić 20 kafelków. Jest opcja po prostu, żeby opowiedzieć coś ciekawego. Można na przykład wrzucić kadry, ponumerować te zdjęcia i w opisie opowiedzieć, o co tutaj chodzi, albo po prostu zrobić napisy na samych zdjęciach. Ja wykorzystałam tą opcję, dołożyłam muzykę. Na TikToku jest taka opcja, że te kafelki przesuwają się same. Stąd mój pomysł, żeby zrobić to też na Instagramie. I naprawdę te posty świetnie sobie poradziły i nie kosztowało mnie to aż tak dużo czasu, jak właśnie na przykład przygotowanie rolki na Instagram, bo jednak nie chciało mi się ani nagrywać, ani nie miałam na to czasu. No i oczywiście jakieś głupotki też oczywiście zdarza mi się wrzucać. Ostatnio też miałam jakieś w draftach na TikToku zapisane jakieś bardzo głupie, tańczące filmy, ja się wygłupiam, albo po prostu jakieś filmy, które zaczęłam i nigdy ich nie skończyłam, więc czasem po prostu zdarza mi się dodać tam jakiś napis, który jest czasami kompletnie niezwiązany z tematem, ale akurat odpowiada mojemu humorowi dzisiaj. Mogę to po prostu wrzucić, trochę zapełnić tą dziurę wrzucania. Ja akurat postanowiłam sobie wrzucać treści do internetu prawie codziennie, więc czasami po prostu trzeba wrzucić coś mniej poważnego. W ogóle tak sobie myślę o tym, że ten kalendarz i ten plan robienia tych treści jest taki bardzo poważny, a social media w sumie nie są aż tak poważne. Często po prostu oglądamy je dla rozrywki, więc może czasem po prostu też warto wrzucić luźniejsze treści. Ja za każdym razem się o tym przekonuję, jak uchwycę jakąś zabawną sytuację w pracowni, po prostu wrzucę rolkę z jakimś filmem, to jest to na tyle spontaniczne i zabawne, że po prostu często te rolki radzą sobie lepiej. Ale wiadomo, że też nie codziennie zdarzają się takie zabawne sytuacje. Warto sobie to czasem nagrywać i trzymać na jakąś czarną godzinę i trzymać w swoich draftach, a nuż kiedyś się przyda. Jak ogarniasz ilość nagrywanych materiałów na telefonie? Chodzi mi o pamięć i tak dalej. U mnie
mnie teraz 10 tysięcy zdjęć i wideo na telefonie. I nie wiem, co z tym zrobić, czy masz w tej kwestii jakieś tipy. Ja mam bardzo dużo zdjęć na telefonie, bardzo dużo wideo. Niestety dokupuję pamięć i taka jest prawda, bo te wideo jednak zajmują bardzo dużo pamięci, zdjęcia tak samo. Jakie są moje tipy? Ostatnio też robiłam jakiś taki właśnie przegląd swoich wideo i zauważyłam, że po prostu szczególnie przy zmianie telefonu filmy na przykład, nie wiem, z 2019-2020 roku są po prostu dosyć słabej jakości. Ja wiem, że nie będę ich wykorzystywać, więc materiały takie właśnie surowe, z których ja dopiero coś składałam, usuwam je po prostu z telefonu, ale w jednym folderze zostawiam sobie filmy, które już są zmontowane i gotowe. Zostawiam sobie je, bo one bardzo często mi się przydają właśnie, jeżeli robię jakieś wspominki, ale też ostatnio mi się przydały, bo wrzucam filmy na TikToka i na Instagram, a ostatnio też zaczęłam wrzucać właśnie filmy na Facebooka i na YouTube'a, na YouTube Shorts. Zaczęłam wrzucać stare filmy, które już były zmontowane, więc ja już po prostu odwaliłam ten kawał roboty i wrzucałam je po prostu powolutku na YouTube'a. I czasami je wrzucałam, czasami z dopiskiem, że jakiś to jest po prostu throwback, ale niektóre te filmy dalej są aktualne, bo na przykład, nie wiem, są z jakiegoś toczenia albo coś tam robię. Właściwie nieważne, kiedy one są nagrane, bo często to, szczególnie na początku, były to filmy, gdzie ja nic nie opowiadałam, tylko po prostu pokazywałam to, co robię. Miałam kawał materiału, kilkudziesięciu filmów, które leżały u mnie na telefonie, a jeszcze ich nie wykorzystałam na YouTubie, więc to był po prostu świetny pomysł, żeby je tam wrzucić. Dlatego zostawiam sobie materiały już zmontowane, a te surowe usuwam z telefonu, ale też takie, nie te ostatnie. Teraz bym pewnie usunęła te, nie wiem, z 2021-2022 roku, a te ostatnie dwa lata po prostu trzymam na telefonie. No ale no niestety u mnie tego też jest bardzo, bardzo dużo, więc chyba nie mam na to rady. Wyjątkiem tutaj są zdjęcia, bo zdjęć faktycznie nie usuwam. Mam zdjęcia z 2017 roku na telefonie i bardzo często one mi się przydają. Na przykład jak właśnie robiłam ten ostatni post dawno, dawno temu w Trzasku, to właśnie korzystałam z tych pierwszych, początkowych zdjęć i tak wtedy nie miałam jakichś wideo na telefonie dobrej jakości, w ogóle ciekawych, więc po prostu zostawiam te zdjęcia, a usuwam wideo. Z jakich apek do montażu najczęściej korzystasz? Ja w tej chwili korzystam z InShota. Korzystam z niego dlatego, że już po prostu się do niego bardzo dobrze przyzwyczaiłam i ostatnio też sobie ściągnęłam CapCuta. CapCuta na komputer i na telefon. Na komputerze montuję tam filmy na YouTube'a i CapCut też ma świetne opcje, na przykład przejść, też świetnym edytorem zdjęć, jak czasami próbuję wyciąć jakieś tło filmu albo dodać jakieś napisy, które nie są brzydkie. CapCut bardzo dobrze to uzupełnia, więc po prostu na zmianę korzystam z CapCuta i z InShota, ale też bardzo dużo filmów montuję bezpośrednio na TikToku, bo tam jest teraz taka opcja, że zanim opublikujesz jakiś film, to jest opcja zapisać go na rolce aparatu. Te filmy dalej są całkiem spoko jakości, więc mogę sobie dalej wrzucać na Instagram i na inne platformy, ale też na TikToku jest najbardziej aktualna i najnowsza muzyka. Często jeżeli robię jakiś film, który jest po prostu konkretnie dopasowany do muzyki, to korzystam z tej opcji, żeby synchronizować muzykę z wideo. Wrzucam wszystkie materiały, dobieram muzykę, włączam tą opcję synchronizacji i po prostu wtedy mam taki, wiecie, idealny flow, że razem z muzyką zmieniają się kadry. Do tego często nagrywam voiceover. Tą wersję sobie zapisuję na telefonie, publikuję ją na TikToku i wtedy, biorąc tą wersję zapisaną na telefonie, to wrzucam to sobie na inne platformy. Kolejne pytanie. Czy wrzucasz o jakichś konkretnych porach wideo, czy może to nie ma znaczenia? Wydaje mi się, że to jednak ma znaczenie, bo zaczęłam się zastanawiać, kiedy właściwie ludzie oglądają rzeczy w internecie i przeglądają social media. Ja na przykład jak wstaję, to jednak niestety pierwszą rzeczą, którą robię, jest zaglądanie do telefonu. Często jest tak, że po prostu rano się śpieszą i w trakcie drogi oglądają wszystko, co się dzieje, a potem idą do pracy i potem, nie wiem, oglądają to w przerwie. Ja sobie wymyśliłam, że będę pokazać te filmy swoje między tam 7 a 9 rano, czyli w tych raczej porannych godzinach, bo też mi się wydaje, że one wtedy mają jakby najdłuższy czas trwania. Filmy na Instagramie chodzą tak właśnie max, przynajmniej u mnie, 2 dni. Czasami coś się pojawi, że któryś film jakiś bardzo stary nagle zaczyna mieć bardzo dużo wyświetleń i nagle zaczyna iść, ale zwykle jest tak, że wrzucam codziennie jakieś kolejne treści, to jednak te najnowsze filmy się pojawiają, a te stare powolutku idą, ale często na przykład się zatrzymują. Wrzucam rano, żeby one miały jak najdłuższy czas widzenia. I ostatnie już pytanie. Czy udało Ci się posiąść tę tajemną wiedzę, jak okiełznać apki typu Instagram czy TikTok, żeby w ogóle ktoś zobaczył Twoje wideo? I czy zdjęcia według siebie są już passé,
i tylko wchodzi wideo w grę. Moim zdaniem zdjęcia nie są passé i tak jak właśnie opowiadałam Wam o karuzelach, to dalej przez zdjęcia da się opowiedzieć jakąś świetną historię. Ze zdjęciami najbardziej mi się kojarzy właśnie taka branża beauty i fashion, ale też zauważyłam, że ostatnio dziewczyny na przykład nawet jak pokazują swoje outfity, to jednak wrzucają wideo, a potem jeszcze dodatkowo post, że na wideo po prostu pokazujesz vibe, to jak wyglądasz i jak się czujesz, a na postach już po prostu masz jednak karuzelę, gdzie wszystkie te produkty są oznaczone, bo zwykle w tych postach dużo osób się po prostu pyta, skąd są konkretne rzeczy, więc na tych postach wrzucasz te oznaczenia. Z moich statystyk wynika i z rolek dociera po prostu najwięcej nowych osób na Twoje konto i wydaje mi się, że najlepiej się na tym skupić. Postaram się tutaj znaleźć jakieś statystyki. Mogę wrócić do mojego wiralowego filmu z pomidorami. Ten film ma 1 200 000 wyświetleń i dotarł on do 9,2% moich obserwujących i 90,8% moich nieobserwujących osób. A możemy jeszcze zobaczyć jakiś post, który poszedł w mniejszej ilości. Na przykład robiłam kubki do maczy, już sprawdźmy go. On ma niecałe 100 tysięcy wyświetleń. Zobaczmy statystyki. O, tutaj chyba to wygląda tak bardziej normalnie. Ten film dotarł do 61% moich obserwujących i do 39% osób, które mnie nie obserwują. Więc wydaje mi się, że to są całkiem fajne statystyki. I ostatnio moją ulubioną statystyką do sprawdzania jest też, ile osób takiej rolki przyszło do Ciebie na Twoje konto. I tutaj w statystykach jest też taka opcja. I pokażę Wam to na przykład tak samo na tym filmie. Z tego filmu z maczą przyszło do mnie 74 osoby, a z filmu, który poszedł wiralem z pomidorami, przyszło do mnie 6655 osób. To jest dla mnie niesamowicie dużo, szczególnie, że to był tylko jeden film. No to jest niesamowite i moim zdaniem to pokazuje najlepiej, dlaczego warto kręcić rolki. A jeszcze z ciekawości tak sprawdzę ten drugi film ze szkliwem z recyklingu. On miał 812 tysięcy wyświetleń, czyli też bardzo dobrze poszedł. I z tego filmu przyszło do mnie 4918 osób. Jakim cudem to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, ale ewidentnie ta forma kontentu działa. Ostatnie pytanie o sprzęt, czyli z czego korzystam, żeby nagrywać swoje filmy. Ja korzystam praktycznie w większości ze swojego telefonu. Ja akurat mam iPhone'a 13 Pro. Korzystam właściwie do nagrywania rolek i do większości rzeczy. Ważne jest tylko to, żeby mieć wyłączone HDR. Do telefonu korzystam z statywu. Mam już drugi, czy nawet trzeci taki statyw, bo on jest bardzo delikatny, ale jednak jest moim ulubionym statywem, bo da się go złożyć tak, że jest bardzo malutki i da się go schować do torebki. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nigdy nie wiem, czy będę nagrywać w domu, czy w pracowni, więc po prostu cały czas wożę go w jedną i w drugą stronę. Ma też on opcję Bluetootha, takiego, że ustawiam sobie ten telefon na statywie i Bluetoothem w takim pilocie nagrywam sobie start, albo robię serię zdjęć. Jeśli chodzi o film na YouTube, na przykład, który właśnie teraz oglądacie, nagrywam moją nową kamerką, mam już ją od jakiegoś pół roku, ale dopiero teraz tak naprawdę zaczęłam z niej korzystać. To jest Osmo Pocket 3. To jest taka mała kamerka do vlogów. Ma ona opcję nagrywania w pionie i w poziomie. Jest wiele opcji rozdzielczości, które możecie wybrać. Ma ona też swój oddzielny mikrofon DJI-a, który jest też bardzo fajny. Ja na przykład dzisiaj z niego nie korzystałam, bo oczywiście nie zdążyłam go naładować, ale musiałam go naładować dosłownie pierwszy raz, a korzystam z tej kamerki już jakieś 2 miesiące, więc bardzo długo trzyma baterię, ale teraz zobaczyłam, że miałam tylko 10%, więc postanowiłam nie ryzykować. Ale siedzę dosyć blisko tej kamery i ten dźwięk, który słyszycie, jest bezpośrednio teraz właśnie z kamery, więc wydaje mi się, że on jest całkiem dobry. Ma on też taki właśnie statyw, 2 akumulatory, ale sama też kamera ma swoją oddzielną baterię, więc jeżeli chcecie, żeby to było coś bardzo małego i nagrywacie jakiegoś vloga po prostu na ulicy czy coś, więc to nie jest jakieś takie bardzo widoczne i możecie po prostu sobie w spokoju kręcić swoje rzeczy. Dziękuję Wam za oglądanie, to był mini przewodnik koleżeński po internecie i co nagrywać, kiedy prowadzisz mały artystyczny biznes. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam. Poszukam jeszcze innych inspirujących mnie osób, żebym mogła Wam podrzucić te konta i tymczasem widzimy się w następnym odcinku.